Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Witajcie moi drodzy. Dobrze słuchajcie. Kontynuujemy oczywiście kampanię Amerykom. No dobrze słuchajcie, cóż tu się ostatnio wydarzyło? O Jezus, 52 okręty transportowe nam zatopiono. To nie jest dobra wiadomość. Tutaj dwa niemieckie. Kurde, prowadzimy wojnę z państwami osi i sytuacja no nie wygląda to zbyt różowo, bo troszkę żeśmy tu kurde utknęli. Co to jest za opatrzenie? Aha. Ściągamy tędy chrom z Finlandii. Dobra, słuchajcie. Musimy tutaj troszkę pozmieniać, bo... By tu działać mi... Tutaj poustawiam. Czekajcie, gdzie wy latacie? A, to jest tak. To są Niemcy i tu... Okej, jest to ostrzeliwane przez nasze rakiety, tak? Was wycelować tutaj. No serio, no walić tu, bo... Dobra, mniejsza z tym. Okej, na spokojnie. Dobra, wy jesteście przebazowywani z tego co widzę, tak? Kanał La Manche. No dobra, niech będzie. Nie chcę, żebyście walili już północną Francję, bo tam... Dobra, słuchajcie, was będę potrzebował. Myślę sobie tutaj. Teraz tak, tu... O Jezus, ciężki krążownik straciłem. Jak widać tutaj Hiszpanię dosyć mocno, kurde... sobie rządzą. Północna Francja... Dobra, tu ustawić. Dobra, na spokojnie. Na południu. Co ja tutaj mam na południu? Bombowce taktyczne, bombowce strategiczne. Ja myślę, że was wypadałoby przerzucić tutaj. Tu wylatacie. Wylatacie z Akwitania, więc stąd. Więc nie powinniście mieć problemów. Skuteczność misji 0%. Zatłoczenie bazy lotniczej. Cholera. No tak, to jest mała baza lotnicza, to mam... Czekajcie, bo ja tutaj mam za dużo z tych samolotów. Niezły bigos mi się tutaj porobił. Wy tu latać. Ale tak, wy. Was trzeba przerzucić na inne lotnisko, na przykład tutaj. Dobra. Okej. Dobra, waszym zadaniem będzie tutaj atakowanie tych celów. Teraz tak. Północno-zachodnie co? Dobra, zajmijcie się bombardowaniem Włoch. Rodan. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy myśliwce, Wittenbergia, okej. No Jezus, tutaj też jest niezły miszmasz. Pierwsza rzecz. Myślę sobie, że to z tych lotniskowców wszystko. Że te maszyny trzeba będzie pousuwać. To jest. Bo słuchajcie, to nam tutaj, kurde, przeszkadza mi to strasznie.
Mam straszny bałagan w tym lotnictwie. Muszę tutaj zrobić z tym porządek. Strategiczne, taktyczne, dobra, okej, okay. Wy jesteście w porządku. Wylatać na wschodnie Niemcy. Tyle, że tutaj już właściwie walki się nie toczą. Więc ja bym was przebazował tutaj. Wy dalej latacie nad północną Francją. Dobra, wszystkie samoloty z lotniskowców będą usuwane, bo one mi tu kurde przeszkadzają. Czy ktoś jeszcze lata nad północną Francją? Was odwołać, 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 odwołać i odwołać. Północna Francja już jest nasza. Więc tak, tych w ogóle usuńmy. Tych też. I tych też. Tu jest znowu jakiś kurde bałagan. Te bombowce strategiczne, te taktyczne, te bliskiego wsparcia i te morskie. I was trzeba będzie ulokować. Tu. Dobra, na razie niech się wszystko przebazowuje. Teraz tak. A nie, nie ty. Ty się opierdzielasz. Ty się masz opierdzielać tak jak się opierdzielasz. Teraz tak, twoim zadaniem, kolego. Tak jest, wykonaj tutaj uderzenie. Następnie, teraz tak, to tobie usuwam. Tak jest. Tutaj tak to zrobić. Trzeba będzie, okej. Okay. Dobra, teraz tak, Clark. Dobra, tu twoje dywizje cisną, okej. I to jest w porządku. Teraz tak. A, wy się tutaj zajmujecie się już wschodnimi Indiami i bardzo ładnie. Teraz tak, wy gdzie latacie? Was... Wysłać was tutaj, bo tutaj się dzieje. Dobra. My tu wspierać i panować w powietrzu. Teraz tak, tutaj, słuchajcie, czas. Tak, moje piękne panie, służba pomocnicza. Wobec tego będzie ciężko nam. Zobaczmy sobie straty. Trzecia Rzesza. 2 700 000 zabitych. Ja straciłem 1 770 000 gdzieś żołnierzy. Teraz tak. Dobra, Słowacja. Okej, tu są kolejne 3 miliony. Milion Brytyjczyków, 700 000 Japończyków. No, tak więc spore straty żeśmy zadali naszym faszystowskim przyjacielom. Co się tutaj wydarzyło? Okej, tu ich topimy. Pięknie. Pięknie, pięknie. Teraz tak, ty kolego, masz tu jakiś bez sensu plan kompletnie. Mianowicie... Uderzmy tutaj. Puśćmy sobie tą grę, niech sobie tam troszkę ona leci.
Tu był atak na port. Proszę bardzo, ale niestety tylko dwa samoloty straciłem. Tu się dzieje i to sporo. Tutaj my nacieramy. Dobra. Dobra, spokojnie. Ja się tutaj nie mam zamiaru im mieszać do prowadzenia wojen. A proszę bardzo, tutaj nasze rakiety. Coś tu troszkę utknęły. No słuchajcie, Niemcy są... są rozwalone, no. Co tu dużo mówić? Okej. Tutaj przekroczyliśmy Ren i to jest bardzo dobra wiadomość. Dobra, co wy tutaj robicie? Wy tu latacie nad południową Francję, wy latacie nad Włochy, to jest dobra wiadomość. Tutaj trzeba będzie Włochów przytemperować. To najmocniej jak się tylko da. Bombardować dziadów. Teraz tak, wy. Rejon Iberyjski, bardzo ładnie, południowa Francja, okej. Dobra, to mi się podoba. Tutaj trzeba Hiszpanów wybombardować z wojny. Dobrze. Wy jak tu? Południowa Francja. Okej. Teraz tak, co tutaj się dzieje? Widzę kolejny miszmasz, bo tu mamy tak, tu mamy jakieś myśliwce. Dobra, dobra, dobra. Dobra, wy nie macie tu... Ty masz lecieć tutaj. Teraz tak, ty... Kanał La Manche, o nie. To uderzenie w rejon iberyjski. No dobra, tu nie będzie łatwo. O! Luksemburg. Skapitulował faszystowski. No tak, nasze wojska go zajęły. Bardzo dobra wiadomość. W związku z tym... Wylatacie wszyscy na zachodnie Niemcy? Bez sensu. Wylatacie od teraz tutaj, do Luksemburgu. Wy się nudzicie. Z kanału La Manche przerzućmy się tutaj, bo tam Niemcy mają... są problematyczni. Wy tu latać. Dałem nowego asa, bardzo ładnie. Dobra, teraz tak. Zatoka Biskajska, rejony iberyjskie, proszę bardzo. Jak tu? Benelux, okej. Teraz tak. Wy się nudzicie. Spróbujcie tutaj nad Alpami wywalczyć przewagę w powietrzu. Dobra. Wy co robicie? U nas Norwegia, to jest bez sensu. Tego wy zajmiecie się tutaj, proszę bardzo, Beneluxem. Dobra. Tu mamy jeszcze jeden. Wy nad Benelux latacie, tak? Okej. Zatoki, rejony iberyjskie. Zatoka Biskajska. Kurde, muszę to wszystko poukładać, bo inaczej będzie z tym problem. Dobra, was na razie przebazujmy sobie tutaj. Tak to sobie zróbmy. Co ja tu mam? To wszystko pousuwać. No usuń to. Dziękuję.
Was też usunąć. Dobra. Okej, okay, coś tu się podziało. Straciłem ciężki krążownik, zdobyliśmy dwa hiszpańskie niszczyciele. Dobra, tu mamy pełną kontrolę nad tą sytuacją. I bardzo dobrze. Dobra, jak tu sytuacja? Na niebie, co? By uderzyć tutaj. Rozwalić ich. Tych szwabusów. Dobra. Tutaj żeśmy ich wyparli. Bardzo ładnie. O, pięknie. Tutaj znowu ktoś próbuje lądować. Japończycy na Filipinach. Mam nadzieję, że mi się to nie uda. Czekajcie, muszę się napić, bo mi w gardle zasycha. Dobra. Teraz tak. Wy uderzcie tutaj. Rozgnieść ich. Niszczyć te dywizje. Ich tu jest sporo. Ja myślę, że damy sobie radę. No, nacierać. Dobra. Załatwieni. W każdym bądź razie. Tutaj przeciwnik kontratakuje. To jednak im mu się nie uda. Teraz tak, my tu sobie nieźle radzimy. Tu uderzenie wojsk niemieckich. O Jezus, oni nas tu otoczyli. Trochę nie jest fajne. Nie możemy się tak dawać. Łatwo okrążać. Dobra. Teraz tak. Ty, mój miły panie, dostajesz nowe zadanie. Aż dojść tu. Nie, inaczej. Nie o to mi chodziło. Kurde, chcę ich tutaj okrążyć. Gdyby udało mi się okrążyć tamte dywizje... Daj, spróbujemy zrobić coś takiego właśnie. Dobra, my tam się bronić. Przed tymi faszystami. Tak, ty kolego, masz tutaj te rejony mi tu obstawić dosyć dokładnie. No. Bez przesady, bez takich. Dobra.
No, działamy, działamy. Tak jest. Dobra. Teraz tak. Jak nad Rzymem? Wiadomo, panowanie powietrzu niestety nie mam. Mam problem z tym zatłoczeniem baz lotniczych. Alpy, rejon Benelux. Dobra. Ci nas tu próbują trochę topić. Mi się ani trochę nie podoba. To mają dużo myśliwców, bardzo dużo bombowców. Znowu niedobory. Dobra, srać na te niedobory w ludziach. O, pięknie. Japoński lotniskowiec zatopiony. No słuchajcie, to będzie długa i bardzo męcząca wojna, coś czuję. Żadna ze stron nie będzie chciała popełnić błędu. O, pięknie. Cholera. Tutaj jednak był bardzo szybki kontratak wojsk hiszpańskich. Tutaj nacieramy, tak? Cały czas, jak widzę. O, pięknie. Teraz tak, czekaj, kolego. Tak jest, nacierać. Do dzieła, moi drodzy, do dzieła. Ci tu, kurde, kontratakują. Nie podoba mi się ta sytuacja. Cały czas nie potrafimy tutaj, kurde, wycisnąć tego okrążenia, aby musić na nich. Kurde, duże straty. Duże straty. Niemcy dobijają do 3 milionów ofiar w tej wojnie. No właśnie. Dobra, skupcie się na nich. Rozwalić skubańców, no. Jak tam zapotrzebowanie naszej armii? Co ja tu produkuję? Bożeż ty mój. A, no tak, przepraszam. Bo wgrałem sobie nowe wersje, znaczy nowe ikon, nowe nazewnictwo wyposażenia piechoty, bardziej autentyczne, i to jest właśnie efekt. No więc spoko, nic się nie dzieje. Ale tutaj dopiero ruszają te linie produkcyjne, nowoczesne czołgi się robią, mamy nawet nadwyżki, więc spokojnie. Gorzej ze sprzętem innym niż czołgi. No, spokojnie. No, cisnąć, cisnąć. Tutaj Stuttgart jest nasz. Tu mamy nowe bazy. Wycofy Benelux, tak? A więc ja was bym sobie przebazował tutaj. Wy też Benelux? No, myślę, że was bardziej tutaj by się przydało przerzucić. No właśnie. Zachodnie Niemcy. Więc was tu. Wy. A wy ten se tutaj nic nie robi. Po co?
Panie, po co ja się będę męczył? Po co? No nie ma po co. Bez sensu w ogóle, no. Dobra. Dobra, tutaj zaczynaliśmy ściskać państwa osi do granicy z Hiszpanią. Więc to jest dobra opcja. Tutaj walczymy już o Niceę. Dotarliśmy do Włoch. Wy co, Włochy, południowa Francja. Jeszcze mieliśmy to lotnisko. Gdzie to lotnisko było? Powiem szczerze, ja te lotniska lepiej znajduję na tym widoku ogólnym, niż na widoku wyspecjalizowanym. O, tu jest. Niż na widoku wyspecjalizowanym dla samolotów. Więc was sobie przebazujemy tutaj. I wy już latacie tutaj nad Alpy. Tak jest. Teraz tak, wy... Tu... Okej. Tak, te bazy są zatłoczone, no. Dobra, tutaj pokonujemy kolejne dywizje. Jak tam tworzenie nowych dywizji wygląda? Wiecie co? Twórzmy ich więcej. No niestety potrzebuję tego. Chociaż tutaj oczywiście uzupełnienia priorytet. Jak najbardziej. No, rozjechać ich. Mamy sporo jeszcze dywizji w rezerwie, więc nie jest źle pod tym względem. Jak tu praca nad tym okrążeniem, co? No tak nie za bardzo, nie za bardzo. Chociaż tutaj ładne uderzenie wyprowadza Eisenhower. Oby się powiodło. Ja się bardzo mocno na Europie skupiam i troszkę zapominam o tym, co się dzieje w Azji. O Jezus Maria. Co tu się wydarzyło, panie? O, tu widzę, Filipiny ładnie sobie poradziły. No tutaj ich topimy, no. Jeszcze bardziej zagęściliśmy ostatnio. O, tu pięknie poszliśmy. No jest, tam też jakieś ataki sobie wyprowadzamy. Teraz tak, ty mój drogi panie. Musisz zająć to. To ma dość spore znaczenie dla mnie. Jakby na to nie patrzeć. Ale spokojnie, no nie każę ci tego atakować za wszelką cenę, no bez przesady. Chociaż wiadomo, Niemcy mają tutaj... są osłabieni, bez dwóch zdań. No tutaj nam jakieś kutafony wylądowały, no. Zająć ich. Co tu robią w ogóle Brytole? Ta jest. Do dzieła. Co tu się wydarzyło? Nic. Za bardzo. Tutaj Niemcy, kurde. No tutaj, słuchajcie, prawie mamy okrążenie. Zamknąć ten pierścień okrążenia tutaj. Tak jest. Mamy spore szanse, aby zamknąć te wszystkie dywizje niemieckie w okrążeniu. Znaczy niemieckie, ja mówię tak w uproszczeniu, to są oczywiście wojska osi. No, proszę bardzo. Tutaj do Monachium nawet się zbliżamy. Pięknie.
Czekajcie, bo tu mi się jedna rzecz nie podoba. Eisenhower. Wydłuż to tutaj. Tą linię frontu. Tak jest, chyba żeśmy ich zamknęli w okrążeniu, moi drodzy. Oni tutaj próbują się przebić. Mam nadzieję, że im się to nie uda. Ike, działaj! Piękny kocioł, kurde, żeby się tylko nie przebili. Bo inaczej będzie ciężko. Tutaj też państwa osi próbują kontratak na nas. Dobra, te nasze dywizje tutaj... Kurde, sobie po prostu wylądowali se, no. Dobra, co wy tu robicie, moi drodzy? Ja mam lepszy pomysł. Waszym zadaniem będzie pilnowanie tutaj tych akwenów. Tak jest. Teraz tak, moje pancerniki, które... Aha. No tak. Nieźle są zdziesiątkowani. Halsey. Nic miłego. A tu jest... Aha, okej, to są nasze lotniskowce. Dobra, wy moje drogie lotniskowce... Rozpoczniecie pływanie tutaj. Słuchajcie, czas zaatakować Nową Zelandię, myślę. Ty masz tutaj, kolego, 27 dywizji. Tak, wiem. Stąd przygotujesz mi desant na Auckland. Do roboty, panowie.